Niektóre te piłki, które zepsułam, to były niewielkie błędy i po prostu to też pozwoliło mi po prostu kontynuować to, co robię i zrobić drobną korektę. Nie musiałam jakby zbyt dużo zmieniać, tylko no, nie chciałam kotwiczyć za bardzo na tym i myślę, że to zawsze jest właściwie dobra opcja, więc po prostu szłam dalej. Wiedziałam, że z moją grą mogę wygrać dwiema nawet od 0,40. Czuję ogromną różnicę w ogóle, że z roku na rok łatwiej jest mi to robić, że mam w sobie trochę więcej jakby opcji i rozwiązań. No, kiedyś kompletnie nie byłam w stanie tego zrobić, to też przychodzi z doświadczeniem i myślę, że to jest cecha właśnie tych najlepszych graczy. Jak obserwuję właśnie Nowaka, Rafę, oni zawsze rozwiązują problemy na korcie i są w tym naprawdę nieźli, bo to nie chodzi o to, żeby cały czas grać idealnie, tylko właśnie, żeby czasami wychodzić też z opresji. No i staram się też to robić i cały czas uczyć, ale wiem, że też jeszcze mam sporo do zrobienia. Nigdy nie byłam najlepsza, jeśli chodzi o jakąś taką szybką analizę na korcie. Często to team mi podpowiada, co zrobić, ale myślę, że to też przyjdzie z czasem i z wiekiem.